Dobrze, dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji z programowania HTML. Na początek mam dla Was złą wiadomość. No, ta wiadomość właściwie chyba dotyczy tego, że nikt z Was, znaczy, no źle mówię, nie, że nikt, ale niektóre osoby tylko zrobiły to, o co prosiłem w ostatnim filmie, żeby wrzucić na mój dysk wirtualny te przykładowe strony, które mieliście utworzyć. I teoretycznie powinienem każdemu z Was wpisać ocenę niedostateczną za to, że nie zrobiliście tych zadań. Zarówno druga AP, druga BP, druga CP czy druga DP, naprawdę sporadyczne przypadki osób, które to zrobiły. Jeśli ja Wam wydaję polecenie, żeby to zrobić i nie mam żadnego odzewu, że nie zrobiłem, bo nie mogłem tego zainstalować, albo tego nie rozumiem, no to myślę, że po prostu nie robicie tego i koniec. No to nie wiem, czy ma sens jakiekolwiek moje nagrywanie i pokazywanie Wam, jak programować stronę internetową. Przypomnę jeszcze raz, co mieliście zrobić. Mieliście utworzyć stronę internetową, bardzo prostą, według tego schematu, który Wam podyktowałem w czasie filmu. Mieliście tą stronę zapisać na przykład w jakimś folderze. Ja go zapisałem w folderze strona podkreśnik www i tutaj jest ten plik rozruchowy, o którym mówiłem, czyli index.html i tutaj też wrzuciłem ten prostą grafikę. To wszystko razem mieliście mi wrzucić na dysk wirtualny. Przypomnę jeszcze raz, że jeśli zalogujecie się na konto te, które utworzyliśmy w szkole, każdy z Was powinien pamiętać, w jaki sposób się loguje i jakie ma hasło, bo bez tego po prostu wszystko nie ma sensu. I kiedy się zalogujecie, tutaj udostępnione dla mnie, jeśli klikniecie na udostępnione dla mnie, to na pewno będzie folder wszyscy, czyli ja utworzyłem Wam taki folder, w którym coś będę wrzucał i każdy z Was może to otworzyć. I tu zobaczcie, dla przykładu, bo to jest folder, który znajduje się w klasie drugiej CP, coś takiego w tym folderze jest. Natomiast to nas nie interesuje, bo Was interesuje ten drugi folder, który będzie miał imię i nazwisko Wasze. To jest Wasz indywidualny folder, który utworzyłem i tu macie na ten folder kliknąć nie z imieniem Waldemar Ganda, tylko z Waszym imieniem i nazwiskiem. I tutaj wrzucamy ten cały folder, który utworzyliśmy tu, strona www. Pokazuję jeszcze raz, bo nie wiem, czy to jest zrozumiałe, czy nie. To jest tak proste. Chwytam, przerzucam do tego folderu, który tu utworzyłem i on się teraz załaduje. I ja w domu będąc, każdego z Was mogę ocenić na podstawie tego, co tam żeście w tym folderze utworzyli. I prosiłbym Was, żeby to było zrobione, bo niestety, ale będę musiał wpisywać same oceny niedostateczne. Przypomnę jeszcze raz, że Waszym obowiązkiem jest nie tylko oglądać te materiały, czyli uczestniczyć w tej zdalnym nauczaniu, ale również wykonywać polecenia, o które ja proszę, które mają być formą zaliczenia tych zajęć. No, to no tak nie może być, że tylko oglądacie, oglądacie i nic w tym kierunku nie robicie. Kontynuujemy nasze zajęcia i prosiłbym Was naprawdę, żebyście poważnie podeszli do sprawy. Przypomnę, że projektujemy stronę internetową i przypomnę Wam, że pracujemy w takim programie, który się nazywa Notepad++.
prosiłem was, żebyście go sobie pobrali, nie wiem, wpisać w wyszukiwarkę, albo pobrać z tego linku, który wam tam udostępniłem. Do tego odcinka też spróbuję to ten link napisać, żebyście naprawdę no, mogli z tego korzystać. I tutaj mam otwartą tą stronę, którą ja utworzyłem w ramach przykładu. Wy, jak będziecie pracować również ze mną, proszę was, żebyście po prostu otworzyli tą stronę, którą mieliście utworzyć. Tak wybiorczo sprawdzałem, no to brawo dla Zuzy Szajek, która z klasy drugiej CP miała taką stronę utworzoną, aczkolwiek tam Zuzan nie do końca żeś jeszcze dobrze zrobiła, bo nie udostępniłaś, nie wrzuciłaś mi na ten dysk wirtualny tej grafiki. Ja tu mam grafikę JPG, a ty, no nie pamiętam, coś tam miałaś o zwierzętach, no i tej grafiki nie wrzuciłaś, dlatego mi tej grafiki po prostu nie wyświetla. Ale tak zrobiłaś to, o co chodziło. Więc każdy z was no, miał na dzisiejsze zajęcia generalnie. No, jest teraz wtorek, 21:10, więc być może, co niektórzy dopiero się za to zabierają, więc może do rana, do następnej lekcji, może coś tam będzie zrobione. Ci przynajmniej, co mają ze mną w środę, a w czwartek, no okej, okay, to może będzie zrobione. Może za wcześnie nagrywam ten odcinek, okej. Okay. Dobrze, to chciałbym teraz kontynuować, jeśli chodzi o tworzenie naszej strony internetowej. Przypomnę wam, że jeśli wyświetlimy tą stronę, przypomnę jeszcze raz, jak to robimy. No, ona musi być zapisana. Przechodząc na ten folder, który mamy utworzony, czyli strona znaczy ja tak jej utworzyłem, klikając prawym przyciskiem myszki, to wybieramy tutaj no, przeglądarkę, tak? To może być Chrome, to może być Firefox, obojętnie. Ja akurat uruchomię Firefoxa i zobaczcie, że tutaj no, otwarła nam się ta strona internetowa i gdybyśmy wrzucili ją na serwer, no to taki byłby efekt tej strony naszej internetowej. No ale przecież doskonale wiemy, że te strony internetowe, z których my korzystamy, no raczej tak nie wyglądają. No, mają pewien schemat, który jest takim standardem przyjętym przez globalny świat, przez wszystkich, którzy tworzą strony internetowe. I to jest tak, że zazwyczaj jest u góry jakiś nagłówek, jest podział na kolumny i na dole też jest jakiś nagłówek. No, uruchomię na moją stronę może internetową, żeby wam to pokazać. No jest tu, ale dzisiaj internet chodzi długo. Jest tu, zobaczcie, nagłówek, tak? Jest pewien podział na jakieś kolumny i na końcu też jakiś tam nagłówek jest, tylko no, nie pokażę wam, bo się nie mieści na filmie. Nie mieści się na filmie, już jakoś sobie spróbujemy. Przeglądarka po prostu jest za duża. No i zobaczcie, że na dole też jest jakiś po prostu pasek dolny. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj nauczyli się właśnie takiego ustawiania, szablonowania strony internetowej, no żeby można było nagłówek stworzyć, nagłówek, nie wiem, po lewej stronie zazwyczaj jakieś menu, no i taką część, w której będziemy wypisywać pewne treści i na końcu też jakiś, powiedzmy, pasek informacyjny. No i spróbujmy to zrobić. W jaki sposób to będziemy robić? Jest wiele sposobów, natomiast ja chciałbym wam już teraz powiedzieć,
o czymś, co jest w standardzie. Dzisiaj w standardzie, chociaż rzadko kiedy się spotyka przy takich początkowych naukach, mam nadzieję, że to dobrze wam wyjaśnię, style. Co to oznaczają style? Że my możemy przypisać każdej naszej jakiejś tam rzeczy, każdej naszej szufladzie, którą chcemy na tej stronie internetowej otwierać, pokazywać, możemy przypisać jej style. Czyli jak ma wyglądać, jaka ma być wielkość, co ma dana rzecz robić. I to wszystko możemy przypisać w tak zwanych stylach. No ale żeby to zrobić, no to taki plik, taki dokument, który się nazywa style.css, my musimy po prostu sobie stworzyć i go na tej naszej stronie w pewien sposób spróbować uruchomić. Najpierw jak tworzymy taki dokument, w którym będą wypisane wszystkie style naszej strony internetowej. No nic prostszego, tylko musimy po prostu utworzyć nowy dokument. Mamy tu otwarty dokument index.html, to na którym pracowałem ostatnio. To teraz wybieram plik i otwieram nowy. No i jest pusty dokument. I ten pusty dokument po prostu zapisuje zapisz jako i nadaje nazwę. No, nazwa może być dowolna, ale najczęściej używa się takiego sformułowania style.css. I to musi być, taka musi być nazwa, żeby nasza strona internetowa mogła to rozszyfrować, że w tym pliku będą podane wszelkie informacje na temat formatu, na temat koloru, na temat specyfiki tej strony. No i klikamy zapisz. Oczywiście wybieramy, aha, tu ważne, wybieramy lokalizację. Musi być w tej samej, w tym samym folderze, co nasz plik HTML. No najlepiej, najlepiej, przynajmniej na tym etapie, tak to po prostu zapiszmy. No i zapisz. Zapisaliśmy pustą stronę. Zobaczcie, że tutaj teraz nam się pokazały dwa takie okienka. Index.html to będzie nasza strona i style.cs. Na razie w tych stylach nic nie piszmy, bo musimy również na tej naszej stronie dać informację, w którym miejscu i z czego będziemy korzystać, jeśli chodzi o style. To musi być zapisane, żeby komputer wiedział, skąd ma wziąć tą informację o tych stylach. No i kod jest taki, nawias i wpisujemy link rel równa się. To jest taki kod, taki styl i to zawsze będzie tak samo wpisane. Style sheet, zamknąć cudzysłów i teraz musimy podać lokalizację. Gdzie to jest? To będzie href równa się, znaczy no to jest w tym samym folderze, to nie musimy tutaj żadnego folderu podawać, tylko wpisujemy po prostu nazwę tego pliku, który otworzyliśmy, a otworzyliśmy plik style.css. Zamykamy cudzysłów i jeszcze warto napisać, jaki jest typ tego pliku, tak żeby kompilator, który będzie przetwarzał to na stronę internetową, żeby po prostu wiedział, że to jest tekst CSS, czyli taki specyficzny sposób zapisywania wartości, wyglądu i tak dalej strony. I no i oczywiście musi być zawsze zamykający znacznik. No i w ten sposób utworzyliśmy link do naszego pliku style.css.
Na ten moment, jeśli zapiszemy, no to nic się nie stanie, ponieważ ten plik CSS, style.css jest pusty. Tu nic nie ma. I proponuję Wam, żebyśmy zaczęli od tego, że sobie określimy na przykład, jakiego koloru i jakie marginesy ma mieć cały dokument HTML. Czyli wpisujemy HTML i to, co w tym nawiasie klamrowym napiszemy, to będzie już takim określeniem pewnych rzeczy, które chcemy na tej naszej stronie zmienić. I najpierw zmienimy tło. Moim ulubionym kolorem jest kolor niebieski, więc sobie zrobimy, żeby nasze tło nie było, tak jak tutaj w tym przypadku mamy. Tą stronę już zamknę. A, chwila, to otworzę Wam tą stronę jeszcze raz. Teraz mamy białe tło, tak? Bo nie określiliśmy. Dlatego ja chciałbym, żeby to tło było po prostu niebieskie. Dlatego też w tym pliku style.css określimy tło. Wpisujemy background. No, komputer podpowiada nawet, w jaki sposób, i wybieramy ten kolor, tak? Background color. I tutaj dwukropek i trzeba wpisać kolor. I nie wpisujemy niebieski, szary, bo komputer nie rozpozna tego. Aczkolwiek gdybyśmy po angielsku wpisali komendę na przykład blue, red, on by to rozpoznał. Ale sami wiecie, że paleta kolorów jest najróżniejsza. Dlatego tutaj trzeba się posłużyć pewnym kodem. I proponuję Wam, żebyście na przykład w swojej przeglądarce, ja tu już sobie już uszykowałem, ale w swojej przeglądarce internetowej wyszukali czegoś takiego jak paleta kolorów HTML. Naprawdę będzie mnóstwo przykładów, mnóstwo rzeczy, natomiast nikt z nas nie jest w stanie zapamiętać tego kodu. On zawsze gdzieś tam będziemy do palety tych kolorów się odnosić. Zobaczcie, gdybyśmy napisali tam wtedy blue, no to mielibyśmy taki kolor. Gdybyśmy napisali red, myślę, że tu gdzieś jest też napisane, chociaż nie ma. Fioletowy jest, może w innym miejscu będzie ten czerwony. Nie ma. No widzicie, nie zawsze ten czerwony gdzieś tam jest pokazany. Natomiast mi chodzi o kolor niebieski i na przykład ten kolor mi się bardzo podoba. Więc sobie kopiuję sobie to oznaczenie koloru, wracam do mojego pliku style CSS i wklejam tutaj ten kolor i na końcu musi być średnik. I w ten sposób określiłem, że ten kolor tła będzie niebieski. No i jeśli zamknę ten nawias klamrowy, zapiszę, oczywiście trzeba zawsze zapisać ten plik, ten indeks HTML też musi być zapisany, jest zapisany, ok, to się wszystko zapisało. I teraz, jeśli przejdę do mojej strony, tak? Przypomnę, że wchodzimy na Explorera, wciskamy tutaj otwórz za pomocą, albo może być inny sposób, czyli jak już mamy taką stronę otwartą, tylko naciskamy F5 i ona się odświeży. I zobaczcie, że jest to, co chcieliśmy, czyli mamy tutaj kolor niebieski. Moglibyśmy użyć każdego innego koloru, no ale ja akurat chciałem niebieski. Wam polecam inne możliwości. Może waszym ulubionym jest zielony, różowy, nie wiem, czerwony. Także paleta jest najróżniejsza. Możemy określić nawet kolor wyświetlanych tekstów. No i
Ale to na razie zostawmy. Zobaczcie, że taki kod wystarczył, żeby ten zmienić to tło, ale w ten sposób zmieniliśmy tło wszystkiego, co jest wyświetlane na ekranie. Natomiast przypomnę Wam, że my mamy skonstruowaną stronę, która się składa z tak zwanej części body, czyli tego najważniejszego, centralnego miejsca. To, gdzie ta strona internetowa jest wyświetlana i my możemy na przykład sobie zrobić inne tło pod to body, czyli musimy wpisać, już Wam pokazuję, czyli musimy w tym stylu wpisać tak, body, no i tutaj body będzie miało kolor na przykład background color dwukropek i tu sobie wybierzmy, wrócę znowu do tej palety, no to sobie wybierzmy na przykład taki jakiś tam jaśniejszy, o taki bardzo jasny, no i zobaczymy, czy w ogóle jakakolwiek zmiana będzie. Średnik, no i zamykamy nawias klamrowy. Powinno wszystko być dobrze. Ok, myślę, że jest dobrze. Jest średnik. No to zobaczmy. Zapisujemy i teraz zobaczymy, jaka jest różnica. F5. Brawo. To, co nam zależało na tym jest, zobaczcie, że to body, tu jest w tym miejscu, jest to body i teraz to body jest innego koloru. A to wszystko, co opływa, to jest sekcja HTML-u, no, która tu w ogóle nie jest zrobiona. Gdybyśmy tą część body poszerzali, no to automatycznie to tło by się na dół zwiększało. Możemy określić również marginesy i marginesy zewnętrzne i tak zwane marginesy wewnętrzne, czyli margin i padding. I to wszystko też się wykonuje w tym stylu HTML, body albo w każdym innym. Najpierw zróbmy marginesy. Margin. No i tutaj możemy wpisać 0, a możemy wpisać na przykład dla pokazania. To zróbmy 20 pikseli. Tak, 20 pikseli, czyli ze wszystkich stron będzie oblewany taki, powiedzmy, margines, który będzie miał 20 pikseli. Zapisujemy i zobaczmy, czy coś tutaj w tej dziedzinie się zmieni. Oczywiście, że się zmieniło. Ze wszystkich stron mamy teraz po 20 pikseli. Nie zawsze tutaj, muszę Wam przyznać się, że nie zawsze tu ta odległość od krawędzi udaje się ją dobrze określić, dlatego że tutaj, no, w zależności od przeglądarki różnie to ta krawędź pierwsza, ta górna krawędź jest liczona. Teoretycznie, gdybyśmy wpisali 0, tutaj w marginesie, no to ze wszystkich stron powinno być 0, ale nie jestem pewien, czy to w tej przeglądarce Firefoxa zadziała. Zobaczmy. F5. O, widzicie? Pomimo tego, że wpisaliśmy 0, to tutaj utworzyła się i tutaj też utworzyły się jakieś takie... Możemy jeszcze spróbować ten drugi.
parametr, który mówi o tych marginesach wewnętrznych. No zobaczymy, zobaczymy. To będzie padding. No i padding też ustalamy na 0 pikseli, albo po prostu może być 0 wpisane. Nie trzeba pisać tej pikseli. On domyślnie wpisuje zawsze te piksele. Zapiszemy i zobaczmy, jak to wygląda na tej naszej stronie. F5. No, nic się nie zmieniło. Teoretycznie tu nic nie powinno być. Natomiast w praktyce coś tu cały czas zostaje. Ale może jest tak, że musielibyśmy, no nie, tą sekcję body, sekcja body tu jest od zera. No dobrze. Tak samo możemy ustawić marginesy przy sekcji body. I tu ładnie będzie wyglądać, jeśli te marginesy będą miały, powiedzmy, te 20 pikseli. Nie? Myślę, że to będzie całkiem ciekawie wyglądać. Zapiszmy i zobaczmy, odświeżając F5. No, całkiem tego nie rozumiem, bo powinno tu się przesunąć. No ale zobaczymy w czasie naszych zajęć, czy coś. A może spróbujemy padding wpisać jeszcze. To może, może to coś nam zmieni. I tu sobie zróbmy 20. No zobaczymy, czy to coś da. Zapisujemy i odświeżamy naszą stronę. O, no to czyli padding jest lepszym. Chociaż też tak może być. No i w ten sposób możemy określać poszczególne rzeczy. Możemy nadawać im wielkości, szerokości. Także najróżniejsze rzeczy można robić. Tutaj nie określiliśmy w żaden sposób szerokości, dlatego że chciałbym Wam teraz pokazać kolejną rzecz, która jest istotna przy projektowaniu strony internetowej. Kiedyś, żeby utworzyć szablon, czyli o tym, co mówiłem, że nagłówek górny, po bokach, czy dolny nagłówek, korzystano z szablonu tabeli. No bo wiecie, że można tabelę ustawić, tak jak w Excelu, tworzymy tabelę, coś tam wpisujemy w nagłówku, coś tam wpisujemy po bokach i w ten sposób tworzono stronę internetową. Natomiast w pewnym momencie rozwoju technologii właśnie HTML wymyślono tak zwane bloki. I te bloki określa się poprzez znacznik div. Znacznik div. I w ten sposób ja utworzyłem, muszę go zamknąć też, pewien znacznik. Znaczy, przepraszam, pewien blok. Miałem go zamknąć. Pewien blok. Pewną szufladę, powiedzmy, tak? Albo pewien element, który będzie wyświetlany na stronie. I ten element wyświetlany na stronie ja mogę określić, jaki będzie miał tło, jaką będzie miał wielkość, czy będzie dosuwany do lewej krawędzi, czy do prawej krawędzi. I właśnie to mogę zrobić. Dlatego też chciałem Wam teraz pokazać, w jaki sposób stworzyć właśnie ten szablon. Musimy w pewien sposób określić, co jest nagłówkiem, co jest stroną, tak zwanym kontenerem, a co jest stopką. I możemy przypisać temu divowi, czyli temu znacznikowi div, pewien rozpoznawalny, niepowtarzalny numer albo nazwę, tak żeby on zawsze, jeśli na przykład podamy tą nazwę, to te style
to tło, ta wielkość zawsze będzie ta sama, przypisana do danego, do danej nazwy. I robimy to poprzez znacznik id równa się, id równa się, i tutaj nadamy jakąś po prostu nazwę. Zróbmy po prostu nagłówek, tak? Ale bez polskich znaków, czyli nagłówek. To będzie nagłówek. No i oczywiście zamykamy. Czyli w ten sposób utworzyliśmy blok, któremu przypisaliśmy nazwę nagłówek. No i on tu w tym miejscu jest zamykany. Jeśli wyświetlimy tą stronę, najpierw ją trzeba zapisać, a później ją wyświetlimy, ja myślę, że ona się nie zmieni. Tak, nie zmieniła się, dlatego że myśmy w żaden sposób tego diva nie określili. A przypomnę, że określamy go w tym drugim dokumencie, w tych tak zwanych stylach. I teraz musimy po prostu określić, co ten nasz nagłówek, jak ten nasz nagłówek ma wyglądać. No i zróbmy tak, że nagłówek będzie musimy wpisać nazwę, ale najpierw musi być hashtag i wpisujemy nagłówek, czyli tą samą nazwę, którą użyliśmy przy przypisywaniu tego ID. No i w nawiasach klamrowych będziemy ten nagłówek określać. No, dajmy mu inne tło, kolor, dajmy mu inne tło. Wracam teraz do tego pliku z kolorami, a dajmy czerwony będzie, albo fioletowy będzie, no to jest fiolet, nie, to jest fiolet. Dajmy ten fioletowy, zobaczmy, w jaki sposób będzie się wyróżniał. Średnik i jeszcze, albo dobra, to niech tak wystarczy. Zobaczymy, czy cokolwiek się zmieni. Przypomnę, żeby zapisać i teraz na naszej stronie poprzez F5. O, to jest ten div, który my określiliśmy. My możemy go teraz sobie zmniejszyć, nadać mu wysokość i szerokość. Wpisując szerokość na przykład, i to jest komenda width, po dwukropku wpisujemy, ile on ma mieć pikseli. No dajmy 400, zobaczymy pikseli, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zapisujemy i przechodzimy do naszego pliku F5 i zobaczmy. O, to jest 400 pikseli. 400 pikseli. No, a że tekst tutaj jest, no to on wysokość ma taką, jaką tekst. Natomiast jeśli chcielibyśmy określić wysokość, no to musimy po prostu wpisać kolejną tutaj komendę określającą wysokość danego diva, czyli hike, czyli tu będzie wysokość, nie wiem tak dokładnie, jak to się czyta po angielsku. Zróbmy też 400, to powinien nam wyjść kwadrat. Zobaczymy. Też 400 wpisujemy, zapisujemy, odświeżamy i
No, chyba jest kwadrat. Chyba jest kwadrat. Widzicie, w jakiś taki prosty sposób można to zrobić. Dlatego też teraz troszeczkę przerobię tą moją stronę, tak żeby ona miała tutaj nagłówek do góry. Po bokach, znaczy tu miała menu i na razie tym menu się nie będziemy zajmować, a tą część, która jest tą częścią taką treści, damy tu po tej stronie, natomiast na końcu damy jeszcze taką stopkę. Też jej na naszych zajęciach teraz nie będziemy wypełniać. Chciałbym, żebyście po prostu trochę popracowali sami z tym, dlatego też na tym zakończymy. Więc już wam pokazuję, w jaki sposób to zrobić. Przechodzimy do naszego tutaj, do naszej strony. I tu jest ten div nagłówek. Jeśli go teraz zamkniemy, bo musi być zamknięty i otwarty, to sobie na razie przesuńmy na dół, tak? Przesuńmy na dół, a tu sobie wpiszemy po prostu tekst nagłówek, albo nie, nie trzeba. My określimy wysokość, szerokość tego nagłówka i on tam będzie. Natomiast chcieliśmy, żeby z lewej strony było menu. To znowu musimy wstawić ten znacznik div, zrobić ID i tą nazwę, którą teraz wpisujemy, my sami wymyślamy. No ja chcę, żeby to było menu. No to wpisuję menu, zamykam i w tym miejscu będziemy mieć menu. My za chwilę przejdziemy sobie do pliku ze stylami i tam określimy, jaką szerokość, jaką wysokość ten plik będzie miał. No i do tego menu, od lewej strony, będzie dociśnięty właściwie taki główny div, któremu nadajmy nazwę treść. Nie mamy polskich znaków, nie używamy, więc robimy albo tekst. O, tekst. Super, będzie tekst. Zamykamy. I to wszystko, co teraz jestem, moja pierwsza strona HTML i tak dalej, to jest w tym divie, który nazwaliśmy tekst. I jeszcze mówiliśmy, że na końcu ma być taka stopka, czyli znowu wpisujemy div, id i nadajemy nazwę stopka. Stopka. Zamykamy diva. Na razie żadnej treści między tymi znacznikami. Jeśli tu byśmy wpisali jakąś treść, tu wpisali treść, czy tu wpisali treść, to już na tej naszej stronie by było wyświetlone. Zobaczmy z ciekawości, co nam się tam, czy coś nam się zmieniło, czy nie. No na pewno się zmieniło. Rozsypało się wszystko, a to dlatego, że mamy już określony ten pasek nagłówek jako kwadrat, a nam nie o to chodziło. Musimy to zmienić i go ustawić tutaj na całą szerokość tego body, a wysokość sobie dajmy tam powiedzmy z 20-30 pikseli. No więc wracamy do naszych stylów, style. I tutaj musimy poszukać, tak, jest nagłówek i ten nagłówek bierzemy szerokość i w tej szerokości musimy wpisać po prostu coś innego. Wpisujemy bardzo taką ważną rzecz, a mianowicie wpisujemy 100%. Co to będzie oznaczać? To oznacza, że ten div będzie rozciągał się do samego końca naszego body. Najlepiej pokazać to na... widzicie? Zawsze będzie się rozciągał
do na całość naszego diva. Bo jeśli nawet zmniejszę stronę, on zawsze automatycznie będzie się rozciągał do samego końca strony. Nie podoba mi się tutaj ten margines, który zrobiliśmy, więc już go tutaj wyrzucimy i zrobimy po prostu 0, 0, 0, tak żeby on nam tutaj w żaden sposób się nie pokazywał. Jak tu będzie 0, 0, to myślę, że będzie dobrze. Zobaczmy. F5. O. Nie ma. I tu jest nasz nagłówek. Jeszcze wrócę do jednej rzeczy, a mianowicie to nasze tu ciało, to body, my też możemy określić poprzez wielkość, szerokość najlepiej. I taka szerokość, która przyjęta jest w standardzie przy naszych monitorach, przepraszam, przy naszych monitorach, które mamy, to jest 1004 piksele. Zazwyczaj to jest właśnie przy monitorach Full HD, które to są te najnowsze monitory, przy takiej szerokości funkcjonują. Zresztą możecie to zobaczyć, ja zapiszę i tutaj Wam wyświetlę F5. O. Wszystko się zmniejszyło, dlatego że mamy sposób wyświetlania tutaj tej strony. Ona jest dosunięta do lewej krawędzi, to jeszcze musielibyśmy to zmienić, żeby ona była po prostu na środku. W jaki sposób to zrobić? W jaki sposób to zrobić? Już Wam pokazuję. Trzeba wpisać display równa się blok średnik. Zobaczmy, co się zmieniło. A oczywiście trzeba zapisać. F5. Nic się nie zmieniło. To traktuję jako blok, ale musimy teraz jeszcze wprowadzić jeszcze jedną komendę. Mianowicie overflow i tutaj jak wpiszemy auto, to on nam będzie to wyśrodkowywał. Średni. No i zobaczmy, jaki jest efekt. F5 nie wyśrodkowuje, bo coś musiałem zrobić źle. Coś musiałem zrobić źle. Już wiem. Tutaj przy marginesie musimy zawsze podać drugą wartość i tą wartością, i ta druga wartość będzie wartością auto. Czyli on automatycznie będzie ustawiał marginesy, żeby one były wyśrodkowane. Jeśli mamy podaną szerokość, to zawsze te marginesy gdzieś tam będą różne w zależności od monitora i ta komenda spowoduje, że on będzie zawsze je wyśrodkowywał. O! Taki był mój efekt. Taki chciałbym, żeby był mój efekt. Mamy już wyśrodkowane i zobaczcie, że jak teraz będę przesuwał, no to on też się przesuwa zawsze na środek. No i oczywiście ten nagłówek jest tu za szeroki, więc znowu zmieniamy. To jest, przypomnę, że nagłówek, on ma 100% szerokości, ale tu zróbmy sobie nagłówek z 70 pikseli. Zapiszmy i zobaczmy, czy coś tutaj się zmieniło. O właśnie, taki fajny może być tutaj sobie teraz ten nagłóweczek. Kolejna rzecz, którą musimy ustalić, to musimy ustalić ten div, który miał być tutaj divem menu. Choć jest wpisany on tutaj na naszą stronę HTML, to on jest pusty, dlatego w żaden sposób nie jest wyświetlany. Ale jeśli my sobie teraz określimy
znowu styl tego naszego diva, który nazwaliśmy menu, czyli hashtag menu, chyba tak napisałem, tak mi się wydaje. No i teraz, aha, jeszcze nawias. No i tu sobie określimy. Dajmy na początek inny kolor, żebyśmy go po prostu widzieli, że on się różni i jaką ma wielkość. Przypomnę wam, że wykonujemy to samo. Teraz kolor sobie wybierzmy, a teraz damy naprawdę taki mocny czerwony. Sobie weźmy, aż mnie oczy bolą. I tu, jeśli sobie tu go wstawimy, no to ten kolor już mamy. No i określmy teraz szerokość. Szerokość, przypomnę, to będzie width. I tutaj zróbmy na przykład menu, no, te 150 pikseli. Pikseli. Średnik. Menu chcemy, żeby zawsze było tak samo wysokie, bo za chwilę pokażę. No i zamykamy znacznik. Zapisał je i przechodzimy do tej naszej strony i zobaczmy, czy coś się zmieniło. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. I czemu się nic nie zmieniło? Bo przypuszczam, że źle wpisałem. No patrzcie, ja tu wpisałem manu. Tak? I niech tak zostanie, bo nie wiem, czy menu nie jest zarezerwowane jako taka nazwa stała, więc wpiszmy manu. Ponieważ tu wpisałem manu, a tam wpisałem menu, to program w ogóle nie rozpoznał. Manu. Tak? Tak było napisane? Tak było napisane. Zapiszmy jeszcze raz. Przejdźmy, odświeżmy, nic się nie zmieniło. Oj, coś tutaj nam nie chce działać. Manu. A tu jest, no jest manu. Aha, nie no, ale określiliśmy szerokość. To powinno nam się tutaj, a wpiszmy coś, zobaczymy czy. Czy to w ogóle rozpozna? Tu zapiszemy. No wszystko jest, kolor i szerokość jest. No ciekawe, czemu tak nie chce. Teraz pokazało nam, jeśli wpisaliśmy to FFFFF i to nam pokazało. Ale myślę, że tu powinniśmy jeszcze dosunąć ją do lewej krawędzi, chociaż jest dosunięta do lewej krawędzi, ale tak powinno być wpisane, że to menu jest na stałe przypisane do lewej krawędzi, czyli wpisujemy float i tutaj będzie left średnik. Ja się zastanawiam, czemu on tych 150 tutaj nie pokazuje. No zobaczmy, czy coś się zmieni. F5. No jest. Jest, on jest tutaj. I gdybyśmy to menu poszerzali, no to ono by się tutaj zjeżdżało w dół. Natomiast teraz musimy tą część, którą nazwaliśmy tekst, wstawić tu, w to miejsce. I w to miejsce, więc zrobimy sobie kolejną rzecz. Tu ją nazwaliśmy tekst, więc wpisujemy hashtag tekst i w nawiasach klamrowych określimy. Najpierw określmy sobie kolor. Zrobimy kolor
Jakiś, tym razem jakiś jasny. Taki, jaki był. Taki, jaki był tutaj. Taki, jaki był tutaj. To będzie ten sam? Nie, czy body? Body był taki jasny. O, ten. To ten kolor sobie tutaj damy. I określimy od razu szerokość. Szerokość. Spróbuję na auto, bo wydaje mi się, że to powinno być rozszerzone do końca. Zobacz, nie, przepraszam. Nie auto, tylko tutaj by musiało być. Źle zrobiliśmy. Źle zrobiliśmy, dlatego że. No albo nie. Nic nie określajmy szerokości. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Natomiast na pewno musimy ten blok dosunąć do lewej krawędzi. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Jaki będzie efekt końcowy. Przypomnę, zapisujemy. Spróbujemy odświeżyć. O! I jest taki efekt, jaki oczekiwaliśmy. Przy czym czy nie jest, bo chciałem, żeby to tu się przesunęło do samego końca. Dlatego musielibyśmy pomyśleć, jak to zrobić, żeby to tu dosuwało do samego końca. Bo teraz jakby ma określoną, wyświetla tylko tyle, ile musi. Ale no jest to do zrobienia. Słuchajcie, jeśli to ma 1004, jeśli to ma 1004, a to ma 150, to różnica, czyli 1004 odjąć 150, to wyjdzie nam tutaj ta szerokość. I to musimy po prostu wpisać. No to oto sobie kalkulator włączmy. Po co się będziemy męczyć, prawda? Mamy kalkulator i teraz 1000 tam było 4 odjąć 150. Wynik mamy 854. No to tu damy szerokość 854. 854 piksele. Na moje to powinno wystarczyć. Skoro mamy 0000, to powinno być dobrze. Zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda tak, jak wygląda. Natomiast tu chciałbym jeszcze, żeby to menu, żeby to menu było tu do końca, prawda? Bo to będzie jakoś tak wyglądało lepiej. No to musielibyśmy znowu wrócić do tego menu i teraz określić szerokość. Nie szerokość, tylko wysokość. Określmy. Przepraszam, to nie to. To będzie tu wysokość i tą wysokość dajemy auto. Zobaczymy, czy coś się tutaj zmieni. Jeśli się zmieni, to dobrze, a jak nie, to poszukajmy innego rozwiązania. F5 nic się nie zmieniło. No to na razie nie mam pomysłu. Możemy jeszcze spróbować, żeby było 100%. 100%. Zobaczmy. Czy to coś nam tu się zmieni. F5. Nic się nie zmieniło. No.
Możemy spróbować stałą zrobić szerokość i wtedy nie będzie na pewno problemu. Albo jeszcze spróbujmy wpisać jedną komendę. Albo teraz sobie przypomniałem, że można jeszcze spróbować wpisać jedną komendę i to będzie overflow, czyli pewnego rodzaju wypełnienie i tutaj wpiszmy hidden. Zobaczmy, czy nam się tutaj coś zmieni. F5, nic się nie zmieniło. No, to na razie zróbmy to na stałych szerokościach. Później będziemy się zastanawiać, jak to zmienić. Stałe szerokości, czyli umówmy się, że na przykład będzie miała ta nasza strona 500 pikseli. Czyli w takim razie ten tekst też musimy zrobić jako 500 pikseli. I zobaczymy, czy będzie oczekiwany wynik. Jest oczekiwany wynik. No i tutaj mówiliśmy o tym, że chcemy jeszcze stopkę, więc szybciutko dopiszmy, bo naprawdę długo nam to idzie. Z tego co pamiętam, to rzeczywiście nazwaliśmy ją stopka, czyli hashtag stopka i w nawiasach klamrowych co? No, zrobimy sobie jakieś tło. Za każdym razem umówiliśmy się, że będzie inne, więc znowu sobie weźmiemy jakieś inne tło. Tym razem, tym razem chcę, żeby to tło było czarne. Szukamy czarnego. Albo mnóstwo jest tych kolorów. Dobra, sraczkowaty niech będzie zielony. Tak, znaczy nie, to jest jakaś taka zieleń inna. No dobra, ale niech będzie. Szerokość auto. Nie, 100%, przepraszam. Czyli robimy width dwukropek 100% znowu. Szerokość zróbmy sobie tak samo jak nagłówek. Nagłówek jest 70 pikseli. Też sobie zróbmy te 70 pikseli. Ale tutaj jest bardzo ważna rzecz. Trzeba wyłączyć to. Nie, na razie nic nie trzeba wyłączać. Dobra, to później o tym sobie powiemy. Powinno być. Zapisujemy i włączamy F5. Ale nie na tej stronie. Przepraszam, tu. F5. I nam się nie pojawiło. Czemu nam się nie pojawiło? Czemu nam się nie pojawiło? Stopka. A może źle napisaliśmy? No jest. Stopka. Jest stopka. Stopka ma szerokość 100%. Wpiszę pewną komendę. Zobaczymy, czy ona nam pomoże. Clear. I tutaj zrobimy tu zrobimy bo jak to się pisało, bo tychy. Tak, i średnik. Zobaczmy, czy to pomogło. Czy to pomogło. F5 nie pomogło. Tu powinno nam wyświetlić stronę i nie wyświetla. Ciekawe czemu. Tu mamy wszystko dobrze. Tu
Tu mamy wszystko dobrze, mamy tak samo jak tu. A nam nie wyświetla. A nam nie wyświetla. Pytanie tylko, dlaczego? Jest div id stopka. Jest. No spróbujmy coś tu wpisać. Może uparcio chcę, żeby coś było wpisane. Zobaczmy, jak teraz to wyjdzie. No weszło, tylko tak jakby w ogóle tej stopki nie rozpoznawało. Bo przecież daliśmy inny kolor. Także coś tu jest nie tak. Div id równa się stopka. 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 No wszystko musi być takie same, żeby to zadziałało. No zobaczmy. No jest stopka. No jest. Jest kolor. Kolor. Średnik jest na końcu. No tak jakby tej stopki w ogóle tu nie rozpoznawało. Tu jest zamknięte. Stopka. No jest dobrze napisane. W ogóle tej stopki nie rozpoznaję. ID równa się stopka. Stopka. Jest? No jest. Gdybyśmy wpisali nagłówek, to przyjmie wartości nagłówka. Nagłówek. Zobaczmy, czy coś się zmieni. Oj, coś tu nie chce nam działać. Coś nam nie chce działać. W ogóle nie chce rozpoznawać stylów. Może być związane coś z tym divem tu, ale tu jest div zamknięty, chyba że jeszcze jest tu div zamknięte, a ja tego nie widzę. Muszę sobie przesunąć, zobaczyć co tu jest. No nie, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Div jest, tu jest otwarty, tu jest zamknięty. Tu jest div. Otwarty. I tu jest div zamknięty i body się zamyka. Nie mam zielonego pojęcia, co tu się popsuło. To się nazywa złośliwość rzeczy martwych, że nie chce nam tego tutaj wyświetlać o tym kolorze. Chyba że coś jest nie tak z tym kolorem. Zróbmy kolor. Jaki kolor? No zobaczmy blue. No nie. W ogóle nie chcę wyświetlać. W ogóle nie chcę wyświetlać nam. Tutaj powinien być jeszcze taki nagłówek. Czemu go nie wyświetla? Czemu go nie wyświetla? Trudno powiedzieć, nie? No w każdym razie powinien wyświetlić. Powinien wyświetlić. Tu tekst, a tekst, może tu coś źle zrobiłem, no nie. Tu jest kolor do lewej, tu jest taki format. Hashtag jest, no jest hashtag. Hashtag.
ten hashtag mi uciekł. No, co się stało z hashtagiem? A tu jest hashtag. Ok. Przepraszam Was, mała zawiecha. A być może tu musi być odstęp. O! Teraz zobaczyłem ten błąd. Zobaczymy, czy teraz coś tu pomogło. No nic nie pomogło. Noż, co za uparta tutaj maszyna. Tu powinno nam wyświetlić i nie chce nam wyświetlić. Nie chce nam wyświetlić tego dołu, a powinno wyświetlić. Marginesy auto i nie powinno być żadnego problemu. Menu ma 500, tekst ma 500, stopka ma 75, stopka powinna być wyświetlona. Nie wyświetlam. Zostawmy to na tyle, bo no już czas naprawdę przekroczyłem. Proszę Was, żebyście poćwiczyli w domu i spróbowali na tych swoich stronach internetowych, które już zaczęliście tworzyć. No najwyżej nie będziecie, nie zrobicie tej stopki tutaj, ale proszę, proszę, żebyście to sobie tak to przygotowali, żeby już na następne zajęcia, żebyśmy mogli treści normalnie wpisywać. Ja tu obiecuję, że dojdę do tego, dlaczego tu nam nie chce tego wypisywać. No i na naszych zajęciach następnych wypełnimy te divy tutaj, wypełnimy treścią, żeby to wyglądało jak prawdziwa strona internetowa. Więc na razie dziękuję. Jeśli okaże się, że naprawdę dużo czasu Wam to zajęło, no to zrobimy to na dwóch zajęciach, czyli na jednym zajęciu, czyli w tym tygodniu będziecie to oglądać, a na następnym zajęciu, czyli za tydzień, spróbujcie to po prostu zrobić. Także ja z mojej strony dziękuję i do usłyszenia następnym razem.